Tuż przed koncertem na Telebimach wyemitowano krótki sketch, w którym wystąpiła królowa Elżbieta II wraz z misiem Paddingtonem. Monarchini wypiła z nim herbatę oraz zainicjowała koncert przebojem grupy Queen We Will Rock You. Ze względu na problemy zdrowotne 96-letnia monarchini oglądała koncert za pośrednictwem telewizyjnej transmisji. Na widowni nie zabrakło jednak innych przedstawicieli rodziny królewskiej, w tym następcy tronu księcia Karola wraz z małżonką oraz księcia Williama wraz z księżną Kate. Na uroczystości zabrakło jednak młodszego syna księcia Karola, Harry'ego, który spędził ten dzień w domu. W trakcie koncertu wystąpili m.in. Rod Stewart, Diana Rose, Alicia Keys i Andrea Bocelli. Ponadto wyemitowano nagrane wcześniej życzenia dla brytyjskiej królowej od m.in. Paula McCartneya, Michelle Obamy i Daniela Craiga. Na zakończenie koncertu głos zabrali książę Karol oraz książę William, którzy wymienili listę zasług królowej na rzecz kraju oraz podziękowali za jej wieloletnią służbę. Your Majesty. Wasza Wysokość. Mamo. Skala obchodów tego wieczoru i wylew ciepłej serdeczności przez cały ten jubileuszowy weekend to nasz sposób na podziękowanie. Podziękowanie od Twojej rodziny, kraju, wspólnoty, a właściwie całego świata. W imieniu nas wszystkich chcę oddać hołd Twojej bezinteresownej służbie obrazami, słowami i światłem. Cóż, żadna babcia nie jest wdzięczna za wypominanie jej wieku. Moja własna babcia żyje już prawie 100 lat. W tym okresie wzrosła świadomość wpływu, jaki ludzie mają na nasz świat, jednak nasza planeta stała się bardziej krucha. Dziś, w 2022 roku, kiedy królowa obchodzi swój platynowy jubileusz, potrzeba uratowania i naprawienia naszej planety jest ogromna. Ale podobnie jak królowa, jestem optymistą.